Hej, witam Was bardzo serdecznie, tu Emilia. W tym filmiku będę robiła mini album z najnowszą kolekcją Lemoncraft Violent Silence. Jest to piękna kolekcja w fioletowych kolorach. Bardzo, bardzo długo czekałam na taką kolekcję. Uwielbiam fiolety i bardzo się cieszę, że jest tutaj kilka ich odcieni. I na początku tego filmiku pokazuję, co wchodzi w skład kolekcji. Jeżeli ją już widzieliście, możecie sobie przewinąć te kilka minut, a jeżeli nie, to obejrzyjcie koniecznie. Jest tutaj fajne połączenie fioletu i beżowego koloru. I bardzo mi się podobają elementy do wycięcia. Cały mój album na tym filmiku został wykonany z papieru Basic, z czterech arkuszy 12x12 i z elementów do wycinania. Bardzo dużo tych elementów użyłam. Nie będę całego albumiku ozdabiała na filmie. Tutaj będzie tylko dwie strony w środku i okładka, żebyście tak zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda, jak ja takie albumiki robię. Jak widzicie, jest to bardzo urocza kolekcja i myślę, że można ją wykorzystać na bardzo wiele różnych okazji. Wracając do mojego albumiku, to jest on o wymiarach 12,5 x 17,5 cm, a papiery, którymi go oklejam, są 12 x 17 cm. I ja zwykle tak robię albumy, że najpierw oklejam całość tymi największymi papierami, i ozdabiam w środku, a na koniec zostawiam ozdabianie okładki. Tutaj z tych wyciętych papierów zostało mi sporo skrawków, gdzie widzicie je po prawej stronie, i te wszystkie skrawki użyję do ozdabiania moich kart. Przygotowałam sobie także takie białe karteczki, które będą kartkami pod zdjęcia. I te kartki są o wymiarach 9 x 11 cm i 10 x 10 cm. Kilka takich i kilka takich. A więc zaczynam mój album od oklejania całości. Wybrałam sobie kilka papierów fioletowych, kilka beżowych, które tak na przemian tutaj układam. I zrobienie tego albumu jest naprawdę nietrudne. Może zajmuje trochę czasu, ale jest to bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Mam nadzieję, że po tym filmiku, że ten filmik zainspiruje Was do zrobienia własnego albumiku. Możecie zobaczyć, jak wygląda oklejona całość, a teraz zabiorę się za tuszowanie moich kart pod zdjęcia. Chcę troszkę dodać tusz na brzegi i w narożniki przede wszystkim. Niedużo, bardzo delikatnie przyciskam, tylko po to, żeby złamać tą biel tych kart. Będę też dodawała stempelków trochę. Mam jeden taki stempelek, tło, takie popękane cegiełki, ale myślę, że jakikolwiek stempelek z delikatnym wzorkiem będzie pasował. I ten stempelek będę dodawała tylko na brzegach. I dobrałam sobie jeszcze jeden stempel, taki nieduży, zawijasek, i nałożę go w te same miejsca, co tą popękaną cegiełkę. Jak już powiedziałam wcześniej, to jest tylko po to, aby złamać biel tych kart, a także dopasować je do albumu. Zapraszam Was teraz do obejrzenia, jak powstawały dwie pierwsze kartki, a także okładka. Włączę muzykę, bo właściwie teraz to już tylko będę bawiła się elementami, które leżą wokół albumu. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i do usłyszenia później. We'll be right back.
Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że albumik Wam się podoba i że podobał Wam się ten filmik. A jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was także serdecznie do odwiedzenia mojego bloga i bloga Lemoncraft. Życzę Wam bardzo miłego, kreatywnego dnia. Pa, pa!